Jest tak, jest unboxing i wiem od kogo to jest. Od księdza Sebastiana Picura. Już go otwieramy. On jest zaklejony, ale się do niego dostaniemy. Polygame jest to najbardziej niezwykły projekt wydawniczy ostatnich miesięcy. Jest to książka księdza Sebastiana Picura, Małgorzaty Bęben, Julii, Tobiasza i Piotra, o których możemy tutaj wyczytać. Pierwsza powieść najpopularniejszego księdza z TikToka i grupy młodych pisarzy z autorskiego teamu T3. Polygame. Idealny prezent na nagrody na zakończenie roku szkolnego. Więc już patrzymy, co to za książka. Boże, pozdrawiam serdecznie. Niedawno zrobiłem unboxing, czyli otworzyłem książkę Polygame księdza Sebastiana Picura i tych wszystkich, którzy razem z nim stworzyli tę książkę. Usiadłem, no i tak naprawdę 2 godziny przeczytałem 140 stron. Czyta się bardzo szybko tę książkę. Jest napisana bardzo fajnym, prostym, łatwym i takim bardzo lekkim językiem. Opisana jest historia Ines i jej rzeczywistości w domu, w rodzinie, w relacjach z rodzicami, z siostrą, w rzeczywistości szkoły, koleżanek, takiej grupie. Fajna bardzo przemiana tej dziewczyny Ines pod wpływem tajemniczego gościa z internetu. Naprawdę ja dużo czytam książek, co widać. I bardzo fajna fabuła, więc nieziemskie zakończenie, fajne zakończenie, więc bardzo serdecznie polecam tę książkę. Tutaj są informacje, gdzie ją można kupić. Zachęcam z całego serca. Naprawdę czytam sporo i rozkręca się po prostu ze strony na stronę. Zakończenie naprawdę jest takie... Więc polecam z całego serca, pozdrawiam serdecznie, gratuluję księże Sebastianie i wiele, wiele dobra i tobie, i tym wszystkim, którzy współtworzyli tę książkę. Bardzo, bardzo, bardzo serdecznie polecam, gratuluję i czekam na kolejne. Pozdrawiam.